5 minut. To dużo czy mało? Pięć minut to mniej więcej tyle, ile wydawca tego codziennika biblijnego przeznaczył na jedno rozważanie. Spróbuję sprostać temu zadaniu, ale nie wiem, czy mi się uda. Teksty biblijne, które na dzisiejszy dzień, na 20 maja 2020 roku zostały wyznaczone przez przewodnik biblijny z Biblią na co dzień, znajdujemy zapisane w Księdze Przypowieści Salomona w 29 rozdziale. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich. Oraz w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 10 wersecie. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla Jego imienia, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Te teksty biblijne są wymarzone dla kogoś, kto zajmuje się diakonią, komu bliskie są sprawy pomocy drugiemu człowiekowi. Wiemy, że na świecie jest wiele ubóstwa, wiele cierpienia, wiele bólu. Media relacjonują nam nieraz sytuacje, gdzie tego cierpienia jest najwięcej, pokazując głodne dzieci, ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na taki luksus jak bieżąca woda czy chodzenie do szkoły. Takie sceny chwytają nas za serce i niejednokrotnie sięgamy głęboko do naszej kieszeni, aby pomóc i wesprzeć różnego rodzaju akcje, pomagać ludziom na całym świecie. To jest na pewno bardzo dobra forma pomocy, jedna z wielu. I taką formę też znamy z Kościoła podczas czasu pasyjnego, czy w czasie Adwentu, czy z innych okazji zbieramy środki finansowe, aby pomagać ludziom potrzebującym. Ale pomagamy także wspólnotom. Jedną z takich akcji jest zbiórka na bratnią pomoc imienia Gustawa Adolfa. To piękne gesty naszej współpracy, naszego diakonijnego zaangażowania. Ale czasami, angażując się w pomoc gdzieś daleko od nas, być może przeoczamy albo zapominamy o tych, którzy są blisko nas, a być może też potrzebują naszej pomocy. Być może potrzebują tych 5 minut, które moglibyśmy im poświęcić. Być może są to ludzie, którzy mieszkają za ścianą naszego mieszkania albo za sąsiednimi drzwiami. Może to właśnie tam czeka ktoś, kto niekoniecznie jest potrzebujący ze względu na to, że jest ubogi, ale może dlatego, że jest samotny i czeka na Twoje, na moje 5 minut dla niego. O tym, dlaczego powinniśmy czynić dobrze, dlaczego powinniśmy pomagać naszym bliźnim, mówi drugi fragment z listu do Hebrajczyków. Mówi o tym, że Bóg zna naszą wiarę, zna nasze działanie, zna nasze postępowanie. Dlatego też powinniśmy w naszym życiu postępować i w ten sposób dawać świadectwo Bożej miłości do każdego z nas. Bóg w Jezusie Chrystusie dał największy dowód miłości. I o tej miłości, zarówno w słowie, jak i w czynie, mamy innym świadczyć. Dietrich Bonhoeffer, można powiedzieć, spuentował te fragmenty biblijne takimi pięknymi słowami. Dzisiejsze chrześcijaństwo opiera się na dwóch filarach: na modlitwie i na czynieniu sprawiedliwości wśród ludzi. Niech zatem Słowo Boże, modlitwa, ale także nasze uczynki miłosierdzia, które wypływają z naszej wiary, wypełniają kolejny dzień naszego życia. I tego życzę Tobie i tego życzę sobie. Zostańcie z Bogiem. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, Tobie dziękujemy za to, że jesteś Bogiem pełnym miłości,
że jesteś Bogiem pełnym pokoju. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas uwrażliwiasz na potrzeby innych i pozwalasz nam działać, aby Twoja Ewangelia była zwiastowana nie tylko słowami, ale także czynami. Dodawaj nam wiary, siły i mocy do tego, abyśmy nie ustawali w tym zwiastowaniu. Amen. Zostańcie z Bogiem. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia.